Pamiętacie dziwne gospodarstwo i nyskę, którą pokazałam Wam w moim pierwszym filmiku? Dziwna energia otaczająca to miejsce spowodowała, że uciekałam stąd i nikt z miejscowych tak naprawdę nie zbliżał się tutaj. Atmosfera ciężkiego strachu, lęku, takiego odśrodka wewnętrznego rozedrgania spowodowała, że nikt tu nie wchodził. Potem związek to miało ze znikniętym właścicielem, ostatnim mieszkańcem tego miejsca, jako roburem. Dziś postanowiłam zabrać Was w to miejsce jeszcze raz, ponieważ miały w nocy miejsce wypadki, które są bardzo istotne. Nyska jeszcze stoi. Podejdziemy bliżej. Nie dowiedziałam się, co się stało z roburem i z jego właścicielem. Zniknął wiele lat temu i nikt nie wie, co się z nim stało. Wiecie, że próbowałam się dowiadywać, czy ma to związek z tą ekspedycją geologów z Wrocławia do Puszczy Kozienickiej. Nie wiadomo, jak dawno temu. Kiedy rozmawiałam z mieszkańcami na temat poprzednich mieszkańców tego miejsca, okazało się, że albo wariowali, albo także znikali w niewyjaśnionych okolicznościach. Bardzo mnie wzruszyła historia z 1952-55 roku. Tutaj mieszkała rodzina. Mieszkała babcia z piątką wnucząt, osieroconych przez rodziców. Dzieci wybrały się do lasu, mniej więcej o takiej porze roku jak teraz. Dzieci wybrały się do lasu i nazbierały gąsek. Wróciły do domu. Wieczorem babcia postanowiła dzieciom usmażyć te gąski na węglowej kuchni. Było ciemno, nie było tutaj prądu do lat 70. Przy starej naftowej lampie gąski wyglądały jak gąski. Okazało się, że był to muchomor sromotnikowy. Dla wszystkich już było za późno. Przyjechała karetka i wszyscy byli w agonii. Babcia i pięcioro małych dzieci. Mieszkali kiedyś tutaj, w tym domu. Zobaczcie, co się stało. Widzicie to? Dziś w nocy ten dom lub ta energia, która żyje gdzieś tutaj pod ziemią, do której chciał się dokopać ostatni mieszkaniec, prawdopodobnie spowodowała, że dom postanowił się spalić. Dziś w nocy dokonał samozapłonu. 7 jednostek straży pożarnej, policja, dochodzeniówka wykluczyły możliwość ingerencji kogoś z zewnątrz. Nie było to podpalenie. Zobaczcie, ten dom się dzisiaj spalił. Bardzo dziwne jest to, że w momencie, kiedy zaczęłam się interesować tym gospodarstwem, kiedy zaczęłam drążyć i pytać, to miejsce postanowiło zniknąć, spalić się i rozsypać się, zamienić się w popiół. Jeszcze stoi, ale wszystko jest już rozwalone. Nie czuję już strachu. Zobaczcie, wszystko jest spalone. Tutaj wisiały te blaszki metalowe. Nie ma już tego płotu. Wszystko spłonęło. Wszystkie okna w tym domu były zabite deskami.
Tak to teraz wygląda. Ostatni właściciel zniknął, nie ma po nim śladu. Jego matka, która z nim tutaj kiedyś mieszkała, zwariowała. Często było słychać krzyki potworne. Odgrodzili się od społeczności. Zobaczcie. Dom postanowił się spalić. Wchodzili do tego domu pod kopami. Na oknach wisiały drewniane deski. Wszystko było otoczone tak jak tutaj. Każda deseczka powiązana czymś metalowym. Były też łańcuchy rowerowe, ale ktoś postanowił je zdjąć. I pewnie sprzedać na złomie. Wszystko się spaliło dzisiaj. Sprawa nie jest wcale mniej tajemnicza przez to, co się stało. Obawiam się, że nie dowiem się, co się stało z Roburem i ostatnim właścicielem. Wiem, że kiedy zmarła jego mama, sąsiadka opowiadała, że pogotowie musiało wchodzić do domu, żeby ją wyciągnąć pod kopem. I też z ekipy 3 osób, która próbowała ratować tej starszej kobiecie, nieszczęśliwej i chorej, umierającej, którzy próbowali ratować jej życie. 2 z nich zapadło na dziwną chorobę i wkrótce potem zmarło. Pogrzeb tej pani odbył się na miejscowym cmentarzu. A syn włożył jej do trumny gwizdek. Podejrzewam, że nie wierzył, że ona nie żyje. I chodził często na cmentarz, nasłuchując przy jej grobie, czy ona przypadkiem go nie wzywa. Czy nie gwizdze na tym gwizdku, który jej schował do trumny. Niesamowite miejsce. Już wkrótce go tutaj pewnie nie będzie. Jeszcze 3 lata temu nie dało się tutaj wejść. Wszystko było otoczone tymi zwalonymi teraz ogrodzeniami, deskami, powiązane metalowymi drutami i tymi łańcuchami rowerowymi. Obawiam się, że już nikt nie wyjaśni tajemnicy energii tego miejsca, bo ta energia dzisiaj się uwolniła. Coś, co było głęboko w ziemi pod tym domem, pewnie cały czas tam jest, ale zresetowało się, dokonało samo spalenia, samo zagłady. Być może gdzieś tu jeszcze jakieś szczątkowe elementy tej energii są. I za 100 lat lub 200 lub 1000 znów nabierze siły i stanie się złym miejscem. W tej chwili wygląda na to, że to już koniec tej historii. Dzięki, że byliście ze mną.